Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Bednarach na targach wystawowych maszyn rolniczych. Chcieliśmy się przedstawić nasze eksponaty. Tutaj widoczny jest model rozsiewacza UPR-4, który to model został wykonany przez naszych pracowników przy współudziale młodzieży ze szkoły zawodowej z Chojny. Następnie pokazujemy pozostałe eksponaty o wysokiej jakości. Tu jest rozsiewacz UPR-7, czyli 7-tonowy, o jednym łańcuchu ze sterowaniem, czyli tak zwane rolnictwo precyzyjne ze sterowaniem typu T-Jet. Tu mamy następny rozsiewacz UPR-12, też wykonany w bardzo wysokiej jakości. Proszę zwrócić uwagę na lakier, na dokładne powierzchnie. Jest on obsługiwany przez komputer firmy Topcon. W dalszej kolejności widzimy rozsiewacze wykonane z blach nierdzewnych. To są, można powiedzieć, maszyny wietrze niezniszczalne z uwagi na swoje właściwości. To są też o różnych pojemnościach. Jak widać, jest to maszyna o 10-tonowa, następnie 4-tonowa. Nowością na targach jest UPR-16. To jest rozsiewacz o bardzo dużej ładowności, po prostu 16 ton. Jest to rozsiewacz dwułańcuchowy, dający olbrzymie możliwości do pracy w gospodarstwach wielkotowarowych. Firma Pomod specjalizuje się też w produkcji wozów asenizacyjnych o bardzo szerokiej gamie, o pojemności od 2,5 tysiąca litrów do 30 tysięcy litrów. Tutaj pokazujemy akurat wóz o pojemności 28 400 litrów. Dalej przejdziemy do wozu o pojemności 16, 18 i 10 tysięcy litrów. Jest to wóz o pojemności 10 tysięcy litrów, wykonany w wersji standardowej. Dalej przejdźmy do wozu asenizacyjnego, który ma na sobie zamontowany agregat do naglobowego rozlewania gnojowicy. Agregat ten został wykonany w całości w naszym przedsiębiorstwie. To jest właśnie ten agregat, wóz 18 tysięcy litrów, szerokość rozlewania 18 metrów, ramiona bardzo lekkie, rozkładane, obsługa bardzo prosta, można obejrzeć. No i w dalszej kolejności wóz specjalistyczny, może służyć on w gospodarstwach dużych, ale też może być wykorzystywany do prac komunalnych, gdzie rolnik może sobie też w porozumieniu z gminą zarabiać pieniążki w działalności dodatkowej gospodarczej. Jest to wóz, który posiada zwijadło z długim wężem, może operować do 30 metrów, ma też urządzenie myjące z przewodem do 60 metrów z odpowiednią lancą myjącą. To jest właśnie ten wóz z dwoma komorami. Jedna jest komora do wody pitnej, druga to jest komora do odpadu. Wóz jest wyposażony w specjalną pompę Garda o bardzo dużej wydajności. Charakterystyką tej pompy to jest to, że pompa wodna i kompresor może pracować jednocześnie, co nadaje nowe możliwości, właściwości do pracy z tą maszyną. Od dłuższego czasu prowadziliśmy prace projektowe i zastanawialiśmy się, jak belki dotychczas przezastosowane, belki do rozlewania nawozów do globowego, naglobowego, czy wreszcie do iniekcji rozsiewaczy typu Rodinger RSM, czyli do rozlewania nawozów płynnych. Udało nam się wspólnie z kolegami z Niemiec skonstruować nową belkę nośną, modułową, o różnych szerokościach. Będą to belki do montowania nawozach asenizacyjnych, także bezpośrednio do ciągników. Jeżeli do ciągników, do małych belek, to będą te ciągniki wyposażone w zbiorniki o pojemności od 1000 do 4000 litrów płynu. Natomiast jeżeli chodzi o duże gospodarstwa, będą to wozy asenizacyjne wykonane w wersji ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego o dowolnych pojemnościach. My będziemy preferować pojemność 10 tysięcy litrów. Belki te, tak jak powiedziałem, są modułowe, od szerokości 3 metry, później 6, 9, 12, 15 do 17 metrów. Cechą charakterystyczną jest
wysoka jakość wykonania. Tutaj zastosowaliśmy, jak Państwo widzą, belkę dociskową. Ona jest wykonana z aluminium. Koło zadające nawóz jest wykonane ze stali nierdzewnej. Podobnie te wstrzykiwacze. Cały element amortyzujący jest bardzo prosty co do zasady działania, ale niezawodny. On pozwala czytać bardzo dokładnie pole. Iniekcja wykonywana przez tą maszynę jest bardzo dokładna. Rozstawienie ramion bardzo proste. Tu chcę zwrócić uwagę na ten punkt. To jest punkt, który równoważy środek ciężkości maszyny, pozwala reagować na kształt gleby. Następnie bardzo ważną rzeczą to jest właśnie rama, która jest w formie kratownicy. Dzięki temu nasze rozwiązanie jest lżejsze od rozwiązań konkurencji o 1,5 tony. Jednocześnie belka jest tak skonstruowana, że na niej będziemy mogli montować różne narzędzia, dowolne wręcz, tak jak jest tutaj pokazane, 3 wzory do rozlewania gnojowic naglebowego, do łąk i do iniekcji nawozów RSM. Jednocześnie belka jest tak skonstruowana, że będzie można stosować też rozwiązania redlicowe. Myślę, że to rozwiązanie znajdzie szerokie zastosowanie w rolnictwie, ponieważ dzisiaj ochrona środowiska jest rzeczą najważniejszą. Chodzi o to, żeby nawóz został precyzyjnie wprowadzony do gleby i żeby rolnik osiągnął w ten sposób jak najwyższe efekty ekonomiczne. Tu mamy akurat rozsiewacz o ładowności 4 tony. Jest to rozsiewacz już zamontowanym urządzeniem taśmowym, używany w plantacjach winorośli do rozprowadzania nawozu w sposób precyzyjny, bezpośrednio pod roślinę, a nie całą powierzchnię uprawową. Oczywiście możemy wyposażyć go także w adapter typowy do rozprowadzania nawozów na większe powierzchnie o szerokościach w pasie do 28 metrów. Tutaj jest pokazany ten egzemplarz.